Cześć, witam wszystkich ponownie. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie, czy da się grać na Macach. Otrzymałem wiele maili z pytaniami właśnie, czy tego typu iMac, jak tutaj widzicie, radzi sobie z grami. Jak wiecie, niedawno była premiera Modern Warfare 3. Generalnie nie mam dobrego zdania na temat gry, ale to już jakby inna historia. Więc komputer, który widzicie tutaj przed sobą, to iMac z 2011 roku, wyposażony w procesor 4-rdzeniowy drugiej generacji Intela i5. O taktowaniu 3,1 GHz, ma standardowo 4 GB pamięci RAM i kartę graficzną, co ważne, 6970M, czyli mobilną wersję high-endowej karty od AMD. Ona jest wyposażona w 1 GB RAMu również. No i tyle, jest to taka karta montowana również do wysokiej klasy laptopów, ale jest nieporównywalnie słabsza z tymi kartami desktopowymi 6970 czy też mocniejszymi. Więc przejdziemy może do operacji specjalnych, tutaj włączymy sobie opcje i zobaczycie, że rozdzielczość ekranu tutaj to 2560x1440 w formacie 16:9, więc jest to znacznie wyższa rozdzielczość niż większość ludzi ma w monitorach. Większość monitorów to 1920x1080p, czyli tak zwane Full HD, prawda? Tutaj rozdzielczość jest znacznie wyższa, więc ta wydajność automatycznie spada. Oczywiście możemy tą rozdzielczość zmniejszyć do Full HD i również wypełni nam to cały ekran i będzie wyglądało dobrze, ale ponieważ Modern Warfare nie jest grą graficznie dobrą, pójdziemy z rozdzielczością sobie tutaj wyżej i pozwolimy sobie na taki tutaj właśnie na taką rozdzielczość. Jak widzimy, tutaj wszystko jest jakby na maksa, tylko synchronizacja klatek jest wyłączona, żeby dać nam pogląd, jak to wygląda. Tutaj widzicie frapsa w lewym górnym rogu ekranu. To nam pokaże, ile klatek na sekundę możemy osiągnąć. Tutaj widzimy jakość obrazu ekstra, wszystko ekstra. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Poprawcie mnie tam, powiedzcie mi w komentarzach, bo nie mam pojęcia. Było to wyłączone, więc zostawiam to wyłączone, tak? No i okej, i tak to wygląda. Takie są ustawienia. Oczywiście zachowujemy te ustawienia. Oczywiście gra działa na Windowsie, na partycji Bootcamp. To tak dla sprostowania, że na OS X-ie nie są tego typu gry dostępne. Aczkolwiek jest Call of Duty Modern Warfare 1, czyli Call of Duty 4. Ale jeśli chodzi o gry, uważam, że Windows radzi sobie z grami znacznie lepiej, no i jest więcej tytułów. Dobra, nagadałem się, przejdziemy teraz do zrobienia takiego prostego benchmarku, odpalimy sobie jakieś tam operacje specjalne. Powiem szczerze, no dużo ludzi naprawdę pyta się mnie, czy na tych komputerach można grać. Na wstępie powiem, jeżeli komputer potrzebny jest Wam do gier i to jest Waszym głównym celem, oczywiście PC będzie lepszy, oczywiście zmontujcie sobie go najlepiej sami, wtedy wyjdzie na stanie. Natomiast jeżeli lubicie Maki, to jak tutaj widzimy, przy takiej rozdzielczości, jeszcze dla potwierdzenia, tutaj widzicie właśnie tą rozdziałkę 2560x1440. I jak widzimy tutaj na frapsie, ponad 100 klatek na sekundę jesteśmy w stanie spokojnie osiągnąć. Przy, jakby nie było, nowym tytule, jakim jest właśnie MW3. Od razu mówię, że ja nie gram dużo w FPS ostatnio, więc proszę nie śmiać się ze mnie i nie krytykować mojej gry. Celem tego wideo jest pokazać, jak komputer radzi sobie z grą, a nie jak ja sobie z nią radzę. Więc to będzie taki po prostu krótki benchmark. Mam trochę wolnego w poniedziałek, więc postanowiłem nagrać takie wideo. Ponieważ dużo z Was właśnie chciało to zobaczyć. Powiem Wam szczerze, że fajnie jest, że na komputerze all-in-one w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych technologiach, przy mobilnych kartach graficznych właściwie można sobie pozwolić na granie w prawie każdy tytuł. Z ogromną chęcią przetestuję Battlefielda nowego. Wydaje mi się, że ten tytuł już na pewno sprawi iMacowi znacznie więcej kłopotów. Znacznie więcej kłopotów sprawi iMacowi, bo ma znacznie większe wymagania, prawda? Tutaj mamy anti-aliasing tylko razy 4, nie jest możliwe ustawienie go razy 8 czy razy 16. Powiem szczerze, graficznie Modern Warfare jest tak rozczarowujące, że jestem w szoku. Nie wiem, czy oni tą grę zoptymalizowali pod Xboxa, czy jak. W każdym razie wersja PC-towa tej gry bardzo rozczarowuje, jeśli chodzi o grafikę. Tak? Nie będę tutaj się rozwoził na temat samej gry. Jedni to lubią, jedni nie. Mi się gra podoba, ale tam nie podchodzę do tego jakoś bardzo poważnie. Po prostu próbuję sobie czasem postrzelać to wszystko.
I fajnie, że nie muszę kupować innego komputera, tylko właśnie mogę robić to na komputerze all-in-one, właśnie na takim iMacu. Utworzyć sobie drugą partycję, bootcamp i po prostu w wolnej chwili pozabijać trochę i rozerwać się, jak mam na to czas. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów. Mam konto na Steamie, moje stare, na którym mam kilka gier, typu tam Assassin's Creed i jakieś tam inne. Batmana chyba mam, nie wiem, czy może zakupię tego nowego, słyszałem, że jest dobry. Powiem szczerze, jeżeli na przykład macie iMac'a, tak dla podsumowania, jeżeli macie takiego iMac'a albo chcecie sobie go kupić, to moim zdaniem nie ma już sensu dla konsoli do gier, chyba że zależy wam na jakimś konkretnym tytule, prawda, który jest dostępny tylko na konsolę, no to wiadomo, wtedy konsola jest niezbędna. Natomiast jeżeli chcecie na przykład popykać sobie w Call of Duty czasami, albo w jakieś takie mniej wymagające gry, nazwijmy to, nawet nowe gry, ale mniej wymagające, nie te topowe typu Crysis 2 czy Battlefield, no bo te gry mają znacznie większe wymagania i do tego definitywnie potrzebna jest jakaś mocna karta graficzna. Tutaj komputer ma, ze względu na jego budowę, właśnie tą all-in-one, czyli jakby komputer w monitorze, prawda, no nie można wsadzić karty graficznej, która będzie się na maksa grzać. To jest oczywiste. Więc właśnie takie karty mobilne są tutaj wsadzane, a one już w dzisiejszych czasach są znacznie bardziej wydajne niż kiedyś. Kiedyś karty jeszcze kilka lat... O, psina? O. Okej. Okay. Dobra. Kiedyś karty mobilne w laptopach były naprawdę słabe. Teraz już ta technologia poszła tak do przodu, że naprawdę, jak widać, z tego typu grami radzą sobie doskonale. Także dziękuję wam za oglądanie. Ja sobie jeszcze tutaj chwilę pogram, was zostawiam już właśnie z tym filmikiem i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.